Witam piłkarskich świrów w środku tygodnia, a w dzisiejszym odcinku. Dramat FC Barcelony. Dembele nie zagra do końca sezonu. Bramkarz w linii pomocy? Szalony pomysł Pepa Guardioli. Pio, pio, pio. Krzysztof Piątek rozpoczyna strzelanie w Hercie Berlin. Nowy piłkarz Bayernu Monachium złamał kostkę Perisiciowi. Tuchel krytykuje Neymara. Powodem urodziny Brazylijczyka. Paul Pogba nie odpuszcza. Chce odejść z Manchesteru United. Znamy datę kolejnego El Clasico. Nie mam pytań, co zrobiliście pod poprzednim filmem, prawie 8000 łapek w górę, bardzo wam dziękuję. Jeżeli interesujesz się piłką nożną, a nie subskrybujesz tego kanału, nie wiem dlaczego tego nie robisz, klikaj czerwony przycisk na dole po codzienny zastrzyk futbolu. No, małymi krokami zbliżamy się do 260 tysięcy subskrypcji. Zapraszam cię także do darmowej przeglądarkowej gierki w trybie menedżera piłkarskiego footballteam.pl, link do gry w opisie, z mojego linku 200 punktów energii na start, no i życzę miłego oglądania. Zapraszam na kanał Obstawiamy NBA, jeśli interesujecie się sportem i typami bukmacherskimi. Ekipa od lutego gra systemem i sam jestem ciekaw, jaki zarobek im to przyniesie. Link do ich kanału oczywiście w opisie. FC Barcelona ma poważne problemy w ofensywie, w związku z tym mam do was pytanie. Czy FC Barcelona w obliczu wielu kontuzji zdobędzie w tym sezonie jakikolwiek tytuł? Zapraszam do odpowiedzi w komentarzach. FC Barcelona w trakcie zimowego okienka transferowego nie dokonała żadnego transferu w miejsce kontuzjowanego Luisa Suareza. Duże nadzieje pokładano w Ousmane Dembele, dla którego to mogła być okazja do pokazania się z dobrej strony. Niestety fatalne informacje dobiegają do nas z Hiszpanii. W tym sezonie francuski piłkarz już nie zagra. Skrzydłowy wracał do gry po poważnej kontuzji, jednak na jednym z ostatnich treningów doznał kolejnego urazu. Klub poinformował o tym w oficjalnym komunikacie. Testy przeprowadzone dzisiaj na Ousmane Dembele potwierdziły, że ma on całkowicie zerwane ścięgna w prawym udzie. W ciągu najbliższych kilku godzin zostanie podjęta decyzja o leczeniu, które należy przeprowadzić w celu jego powrotu do zdrowia. Dembele, odkąd jest piłkarzem FC Barcelony, doznał aż 9 kontuzji, przez które nie zagrał w aż 63 spotkaniach. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Duma Katalonii wyrzuciła w błoto ponad 100 milionów euro, które w żaden sposób się nie zwrócą. Ani w kwestii sportowej, ani w kwestii finansowej. Bardzo ciężko będzie sprzedać piłkarza, który jest tak kontuzjogenny. W obliczu kontuzji Dembele i Suareza, Quique Setién ma do dyspozycji Messiego, Griezmana i Fatiego w formacji ofensywnej. Był Carles Perez, ale przeniósł się on do włoskiej AS Romy. Jednak to może nie być koniec fatalnych wiadomości. Według doniesień ESPN, Lionel Messi w najbliższym meczu przeciwko Atletikowi Bilbao zagra z kontuzją uda. Kontuzja Argentyńczyka mogłaby być gwoździem do trumny Barsy. Pomimo zakończenia okienka transferowego, Blaugrana może pozyskać napastnika pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, musi to być zawodnik grający obecnie w hiszpańskich rozgrywkach. Po drugie, w przypadku transferu Dembele nie mógłby zagrać przez 5 kolejnych miesięcy. W takim wypadku faworytem wydaje się być Christian Stuani z Girony. Drugą opcją jest William José z Realu Sociedad. Co z tego wyjdzie? Powinniśmy się niedługo przekonać. Jeżeli nikt nie przyjdzie, Setién będzie musiał posiłkować się piłkarzami z rezerw FC Barcelony. Kartka z kalendarza. 5 lutego 1984 roku urodził się Carlos Tevez. Obecnie piłkarz argentyńskiego Boca Juniors. Tego samego dnia 1985 roku na świat przyszedł Cristiano Ronaldo, reprezentant Portugalii oraz piłkarz włoskiego Juventusu. 5 lutego 1992 roku urodził się Neymar, reprezentant Brazylii oraz piłkarz francuskiego Paris Saint-Germain. Ostatni gwizdek solenizantom życzy wszystkiego najlepszego w dniu ich święta. Pep Guardiola uchodzi za jednego z najlepszych szkoleniowców XXI wieku. To on jest twórcą słynnej na całym świecie tiki-taki. Tam, gdzie pracuje, sięga po tytuły. W związku z tym jego pomysły, nawet te najbardziej szalone, mogą być strzałami w dziesiątkę. Za czasów trenowania Bayernu Monachium Hiszpan chciał wystawić Manuela Neuera w środku linii pomocy. Opowiedział o tym Karl-Heinz Rummenigge. Po zapewnieniu sobie mistrzostwa Pep Guardiola miał poważny plan, aby wystawić Manuela Neuera w środku pola. Naprawdę sporo wysiłku kosztowało mnie powstrzymanie Pepa. To mogło być uznane jako zbędna arogancja. Jestem przekonany, że Manu świetnie by sobie poradził w środku pola. W każdym razie byłby to interesujący eksperyment. Guardiola w swoich piłkarzach zawsze jest w stanie dostrzec coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Kto wie, być może kiedyś zobaczymy w drużynie Hiszpana bramkarza w polu.
byłoby to wydarzenie bezprecedensowe. Krzysztof Piątek odszedł z Milanu, w którym nie miał co liczyć na granie w podstawowym składzie. Przyjście Zlatana Ibrahimowicza zdegradowało Polaka do roli rezerwowego, który na występy mógł liczyć jedynie w Pucharze Włoch. W związku z tym przyszedł transfer do Herty Berlin, która ma ambitne długofalowe plany, a jednym z kluczowych elementów ma być właśnie Piątek. Co prawda w ligowym debiucie Polak nie zdołał strzelić premierowego gola, jednak co nie udało się w Bundeslidze, udało się w Pucharze Niemiec. Piątek strzelił bramkę na 2-0, po czym mógł odpalić swoje rewolwery. Cały mecz miał niesamowicie ciekawy przebieg. Na przerwę Hertha schodziła z dwubramkowym prowadzeniem. Po przerwie Schalke poprawiło swoją skuteczność, dzięki czemu regulaminowy czas gry zakończył się z wynikiem 2-2 na tablicy. Dogrywka była obfita w agresywną grę. Piłkarze nie odstawiali nóg. W jednej z sytuacji z boiska został wyrzucony trener gospodarzy za niesportowe zachowanie względem piłkarza Herty, który notabene również opuścił boisko z tego samego powodu. Ostatni cios zadała drużyna Schalke, która pod koniec dogrywki strzeliła bramkę na 3-2. Sama Hertha przegrała, jednak nie był to najgorszy mecz Piątka. Zmiana klubu podziałała na Polaka bardzo motywująco. Nie ma co, Piątek potrafi robić bardzo dobre pierwsze wrażenie. Zrobił to w Genoi, zrobił to w Milanie, teraz robi to w Hercie. Kolejna okazja do strzeleckich popisów już w sobotę, kiedy to w ramach Bundesligi Piątek i spółka w Berlinie podejmą FSV Mainz. Bayern Monachium postanowił wzmocnić prawą stronę defensywy, wypożyczając z Realu Madryt 24-letniego Alvaro Odriozole. Hiszpan został ściągnięty na prośbę samego Hansiego Flicka, o czym mówił prezes Bayernu Karl-Heinz Rummenigge. Po wewnętrznych dyskusjach postanowiliśmy spełnić prośbę naszego trenera Hansiego Flicka w sprawie wzmocnienia defensywy i wspólnie zdecydowaliśmy się na Alvaro Odriozole. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jego zaangażowania i chcielibyśmy podziękować Realowi Madryt za bardzo przyjazne i oparte na współpracy dyskusje. Niestety Odriozola zamiast korzyści przyniósł ogromną stratę. W trakcie wtorkowego treningu Hiszpan złamał kostkę Iwana Perisicia. Oznacza to, że Chorwat z gry wyłączony będzie przez co najmniej miesiąc. Poinformował o tym sam Hansi Flick. Iwan złamał kostkę, co oznacza, że minął 4 tygodnie zanim wszystko się zagoi. Po tym czasie rozpocznie swój program treningów regeneracyjnych. Tym samym skrzydłowy dołączył do innych kontuzjowanych graczy, Niklasa Syle oraz Javiego Martineza. W ostatnim czasie Thomas Tuchel ma spore problemy ze swoimi piłkarzami. Całkiem niedawno na naszym kanale pojawiła się informacja o ostrej wymianie zdań z Kylianem Mbappé. Teraz przyszedł czas na konflikt z Neymarem. O co poszło? W minioną niedzielę Brazylijczyk zrobił huczną imprezę, na której nabawił się urazu, przez który nie wystąpił we wtorkowym spotkaniu PSG. Całą sytuację skomentował niemiecki szkoleniowiec. To nie jest najlepszy sposób na przygotowanie się do meczu. Ufam moim piłkarzom i zawsze ich chronię. Nie mogę myśleć o tym, kto tam był, o której godzinie przybył i o której wyjechał do domu. Jestem trenerem. Czy to najgorsza rzecz, jaka się może zdarzyć? Nie, ale szkoda, bo daliśmy ludziom okazję, by mówili o nas źle. Swojego czasu bardzo dużo mówiło się o odejściu Paula Pogby z Manchesteru United. Jako kierunek wskazywano Real Madryt. Gorącym zwolennikiem tego rozwiązania był Zinedine Zidane. Niestety dla Francuzów kluby ostatecznie nie doszły do porozumienia. Czerwone Diabły zbyt dużo żądały za swojego pomocnika. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Według Manchester Evening News Pogba chciał odejść z United zimą, jednak nie zgodził się na to szkoleniowiec Ole Gunnar Solskjaer. Według tego samego źródła 26-latek latem ponowi próbę odejścia. Jego nastawienie w przeciągu kilku najbliższych miesięcy ma pozostać niezmienione. W obecnym sezonie Pogba zagrał w zaledwie 8 spotkaniach. W grudniu jedna z gazet sugerowała symulowanie kontuzji tylko po to, aby zmienić klub. Jak widać, francuski pomocnik zrobi wszystko, aby opuścić Manchester United. Jaki potencjalny kierunek może obrać Pogba? Faworytami wydają się być Real Madryt oraz były klub Pola Juventus. Nie jest jednak powiedziane, że nie wmieszają się w to inne kluby. Jednak będziemy musieli jeszcze poczekać kilka miesięcy na ostateczne rozstrzygnięcia. Najważniejszym meczem w Hiszpanii jest El Clasico, czyli starcie Realu Madryt z FC Barceloną. Cały piłkarski świat czeka na ten mecz. W tym sezonie pierwsze starcie zakończyło się bezbramkowym remisem. Dlatego też nadzieje związane z meczem w rundzie rewanżowej są ogromne. Właśnie poznaliśmy datę meczu, który odbędzie się na Estadio Santiago Bernabeu. Będzie to 1 marca o godzinie 21. Zatem hiszpańska liga odeszła od pomysłu popołudniowych godzin do strefy azjatyckiej.
Obecny sezon jest niezwykle wyrównany, dlatego też ten mecz może zadecydować o tytule mistrzowskim. W obliczu problemów dumy Katalonii i rosnącej formy królewskich spotkanie zapowiada się jeszcze ciekawiej. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają Wam się na ekranie, a my widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!